Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, bardzo gorąco, z tej strony Merlin i dzisiaj stworzymy sobie serwer do Minecrafta na każdą wersję gry. A więc, serwer będzie hostowany na naszym komputerze, więc teraz pokażę wam jak to zrobić. Więc na początku musimy sobie przejść do launchera naszego Minecrafta, który wygląda właśnie tak i stąd pobrać sobie wersję serwera. A więc tutaj będziemy mieć napis instalację, który sobie klikamy i będziemy musieli sobie dodać nową wersję. W tym wypadku ja sobie dodam najnowszego snapshota. Tutaj możemy sobie wybrać z tej listy, z tym, że jeżeli nie będziecie mieć na tej liście żadnego snapshota, tak jak teraz, będziemy musieli się cofnąć, czyli dać anuluj i tutaj kliknąć napis snapshoty, które aktywuje nam snapshoty. I tutaj aktualnie nam się pojawi najnowszy snapshot. Jeżeli czegoś tego nie będziemy mieć, klikamy nowa wersja. Na przykład możemy sobie tutaj wybrać tego snapshota. Jest to 20W12A. Oczywiście nie najlepszego, tylko po prostu 20W. Możemy sobie tak go zapisać 20W12A. I sobie na przykład dodać dynię dla rozpoznania. I co jest ważne, mamy tutaj napis serwer, który sobie klikamy i w tym momencie w przeglądarce otworzy nam się okienko, gdzie będziemy chcieli zapisać właśnie plik server.jar. Ja sobie go zapiszę na pulpicie, pyk, w taki oto sposób i sobie też utworzymy ten profil. I sobie oczywiście ten profil będę musiał wybrać, więc przechodzimy w tym celu znowu do graj i tutaj po lewej stronie z listy wybieramy najnowszy profil, ten, który sobie stworzyliśmy, czyli 20W12A i w zasadzie możemy już sobie uruchomić grę. W międzyczasie, jak gra startuje, zobaczymy sobie, mamy nasz plik server.jar. Żeby w ogóle działał nasz serwer, musimy mieć zainstalowaną Javę, ale jeżeli Minecraft wam działa, to wszystko jest ok. Dobrze, teraz sobie stworzymy nowy folder, który nazwiemy serwery Minecrafta. Z tym, że musimy sobie to na bok na razie przesunąć. Więc nowy folder, nazwijmy sobie serwery Minecraft. Sobie tę grę tutaj na razie zminimalizuję. Otwórzmy sobie ten folder i w tym folderze stworzymy sobie kolejny folder. Ja akurat robię go kombinacją klawiszy Ctrl-Shift-N, ale możemy równie dobrze kliknąć prawym nowy folder i nazwać go najlepiej tak samo jak wersja Minecrafta, czyli 20W, jak to tam było, 20W12A, czyli 20W12A. Otwórzmy sobie ten folder i przerzućmy sobie tutaj plik nasz server.jar. OK, teraz klikając podwójnie na nasz plik, będziemy mogli go wypakować. Jednakże my tego nie zrobimy. My sobie stworzymy nowy plik tekstowy, który nazwiemy, uwaga, musimy sobie tutaj, że tak powiem, razem z rozszerzeniem zaznaczyć. Jeżeli nie widzicie rozszerzeń, tak jak teraz widzicie, ja mam rozszerzenie .txt, ale wy możecie go nie widzieć, klikamy widok i dajemy rozszerzenie nazw plików. Jeżeli sobie to odznaczymy, wtedy widzimy, nie mamy rozszerzenia. Jeżeli sobie to zaznaczymy, widzimy, mamy rozszerzenie, więc musimy to mieć zaznaczone. Dobrze, i ten plik nazwiemy sobie najlepiej po prostu start.bat i sobie klikamy tak i taki pliczek nam się utworzy. Teraz klikamy na niego prawym, dajemy edytuj. Otworzy nam się normalnie edytor tekstowy, do którego będziemy musieli wkleić sobie następującą rzecz. W pierwszej linijce wklejamy sobie coś takiego, to będzie w opisie. Jeżeli, słuchajcie, nie będzie w opisie, oznacza to będzie, że będzie link do mojej strony, gdzie będziecie mogli to sobie znaleźć do wklejenia. I tak, już wam tłumaczę. Linijka pierwsza musi być echo off, po prostu ukrywamy komendę, tą, którą będzie się, tą komendę echo. Możemy to usunąć, jeżeli chcemy debugować, czyli jakby naprawiać, a jednakże nie będzie takiej potrzeby, więc sobie to zostawiamy. Następnie wykonujemy komendę java. I tutaj wpisujemy startową ilość RAMu, którą chcemy przypisać dla naszego serwera. W tym wypadku jest to 1 GB, czyli 1024 MB. A to jest maksymalna ilość, którą w trakcie rozgrywki, na przykład jeżeli serwer będzie miał więcej graczy, to sobie po prostu będzie mógł zwiększyć z tego startowego do tego maksimum. Następnie wykonujemy flagę -jar i podajemy nazwę naszego pliku jar. W tym wypadku, jak widzimy, u góry jest to serwer. Jeżeli wy będziecie mieć inną nazwę, musicie podać inną nazwę. Następnie wykonujemy polecenie no GUI, oznacza to tyle, że nie chcemy wyświetlać takiego minecraftowego, javowego okienka. Jeżeli sobie tego nie użyjecie, to wtedy ono się otworzy i wtedy no,
Po prostu będą dwa okienka, konsola i tamto drugie okienko. I POS, czyli pauza, oznacza tyle, że w momencie, jeżeli na przykład nasz serwer się skraszuje bądź wyłączymy serwer, to konsola się automatycznie nie zamknie i będziemy mogli zobaczyć, jaki był crash serwer. I sobie teraz klikamy plik, zapisz bądź Ctrl-S. Zamykamy plik, teraz startujemy. Zobaczymy, wyświetli nam się piękna konsola, która będzie teraz, że tak powiem, startowała nasz serwer. Może to chwileczkę potrwać. I teraz widzimy, mamy właśnie pierwszy, jakby to powiedzieć, crash. Nie jest on żadnym problemem, ale widzimy, że jeżeli nie napisaliśmy tego POS, to wtedy od razu by się to okienko zamknęło. I tyle, co trzeba zrobić, to ten plik edytować i tutaj... Ups. Musimy ten plik sobie otworzyć i tutaj zaakceptować regulamin, czyli zmienić z false na true i zapisać bądź Ctrl-S bądź zapisz, zamknąć i wystartować nasz serwer ponownie. I teraz już nam się powinien wygenerować nowy świat. Powinien nam się stworzyć całkowity serwer i po prostu zaraz zobaczymy, że zacznie tworzyć się nam trzy światy, czyli świat nadziemny, nether oraz end. Więc może to chwileczkę potrwać i zaraz zobaczymy, że będziemy mogli już wykonać komendę w konsoli. I widzimy, skończył nam się tworzyć świat i teraz możemy już, jeżeli będziemy mieli napis done, możemy uruchomić naszego Minecrafta w taki oto sposób, przejść do multiplayer, dać add server, tutaj możemy sobie napisać nasz lokalny serwer i jako adres wpisujemy localhost i done. Jeżeli teraz sobie zobaczymy, na samym dole pojawi się właśnie nasz serwer i będziemy się mogli z nim połączyć, klikając Join Server. I tutaj w konsoli od razu nam się powinno pojawić informacja, że dołączyliśmy do serwera. Tutaj musiałem aktualnie kliknąć w konsoli raz Enter, bo czasami się zawiesza i widzimy, jesteśmy w Minecrafcie. I teraz, jak jesteśmy w Minecrafcie, będziemy chcieli zmienić Game Mode. Game Mode. Na przykład Creative. Nie będziemy, ponieważ nie jesteśmy operatorami, więc będziemy musieli w konsoli wpisać komendę op i mój nick, w tym wypadku Merlin Play Games. Enter i zobaczymy, że na serwerze się pojawiło, że konsola dała nam opa i teraz już Creative możemy sobie włączyć i normalnie latać. Więc w taki oto sposób możemy sobie stworzyć serwer w Minecrafcie. Następnie, jeżeli już jesteśmy na serwerze i chcemy serwer nasz wyłączyć, musimy wpisać na serwerze bądź w konsoli komendę stop. Jeżeli chcemy zapisać jeszcze świat na przykład, bo nie chcemy, żeby na przykład, nie wiem, chcemy po prostu go zapisać, wpisujemy komendę save-all i w tym momencie się świat nasz zapisał. Jeżeli natomiast chcemy właśnie zatrzymać serwer, wpisujemy komendę po prostu stop i wtedy się serwer wyłączy. I widzimy w momencie teraz, jak się serwer wyłączył, musimy dopiero kliknąć jakikolwiek klawisz, żeby się zamknęła nasza konsola. Teraz mamy plik server.properties. W tym pliku możemy go sobie w ogóle edytować, czyli sobie możemy dać albo otwórz, nie wiem czy mam tutaj otwórz, jest otwórz za pomocą. Ja sobie to otworzę za pomocą Visual Studio Code, wy możecie po prostu otworzyć za pomocą zwykłego edytora. I sobie zobaczymy tutaj ten plik, sobie to pozwolę trochę zmniejszyć. I tutaj mamy całą konfigurację serwera, na przykład tryb gry, czy whitelista jest włączona i tak dalej. IP serwera i te rzeczy, na przykład mod, to jeżeli chcemy, żeby nam tutaj się wyświetlało, na przykład serwer, albo inaczej, najlepszy serwer Merlina. Zapiszemy to i teraz wystartujemy serwer, sobie tutaj, start.bat. Teraz ogólnie serwer powinien się szybciej wystartować, gdyż mapa już jest, że tak powiem, stworzona. To zobaczymy, że jak sobie odświeżymy, jak mówiłem, kilka światów tworzy i zobaczymy, że najlepszy serwer Merlina tutaj jest. Możemy oczywiście też to kolorować, w inny kolor wpisywać, ustawić inny port serwera, ilość graczy możemy sobie ustawić i tak dalej, i tak dalej. Dokładne te informacje możecie znaleźć na Wikipedii Minecrafta, co każda z tych opcji oznacza. Więc w taki prosty sposób możecie stworzyć prosty serwer Minecraft na waszym komputerze. Więc ja wam dziękuję za uwagę, zachęcam was na moje inne kanały, czyli na kanał z grami, gdzie też gram w Minecrafta, oraz na kanał z vlogami, gdzie prowadzę właśnie wideo o mnie.
Zachęcam Was też do założenia darmowego konta Magic Team, link w opisie i do zostawienia kciuka w górę, jeżeli Wam się ten filmik spodobał oraz subskrypcji. Ja jestem Merlin, dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!